Krzyż jest jednym z najstarszych symboli, jaki zna ludzkość. Znała go większość starożytnych religii. Bardzo często wiązany był z kultami sił przyrody. Jego kształt przyjmował różne warianty zależnie od religii i kontekstów kulturowych. Jednak zawsze podstawą krzyża były dwie przecinające się linie. Zobaczmy, jakie wyobrażenia krzyża funkcjonują wśród chrześcijan i jakie jest ich pochodzenie. Warto wiedzieć, że symbolika krzyża jest symboliką sięgającą czasów przedchrześcijańskich. W kultach przedchrześcijańskich występuje znak krzyża, najczęściej związany ze znakiem słońca, ze znakiem mocy, światła, zwycięstwa. Oczywiście nie ma bezpośredniego przełożenia tego kontekstu przedchrześcijańskiego na symbolikę chrześcijańską, która związana jest ewidentnie ze znakiem męki Chrystusa. Nie ma co do tego żadnych wątpliwości. W różnych tradycjach, w różnych kontekstach też czasowych, historycznych, różnie ten znak krzyża ewoluował w postaci graficznej, w postaci symboliki umieszczanej na różnych przedmiotach czy malowanej na obrazach. Można o różnych tych rodzajach krzyża mówić. Myślę, że główne dwa rozróżnienia są takie. Na krzyż grecki, który jest równoramienny, w tradycji greckiej, ortodoksyjnej, bardziej praktykowany, choć dzisiaj nam się raczej z Kościołem prawosławnym kojarzy bardziej krzyż prawosławny, taki z trzema poprzeczkami, z których jedna dolna jest skośna. Krzyż łaciński, krzyż złożony tak zwany, mający dwa ramiona, popularny na zachodzie. Krzyż maltański, który ma 8 takich rozwidleń symbolizujących 8 błogosławieństw. Krzyż świętego Andrzeja, który obrazuje narzędzie męki, na którym według tradycji miał zawisnąć i oddać życie apostoł. Związany również z takimi zupełnie niereligijnymi kontekstami. Krzyż świętego Andrzeja był też używany przez Rzymian jako znak umieszczany na słupach granicznych, był znakiem wielu cechów. My dzisiaj go znamy z bardzo prozaicznych kontekstów, jakimi są na przykład przejazdy kolejowe, gdzie też krzyż świętego Andrzeja choć coraz rzadziej występuje. Krzyż Tau jest krzyżem związanym z przepowiednią, z proroctwem, jakie w Biblii czytamy w księdze Ezechiela, gdy prorok ma z woli Boga naznaczyć tych, którzy wierzą w Boga i którzy ocaleją, doświadczą zbawienia, wybawienia znakiem Tau. W starożytnym hebrajskim znak Tau był znakiem przypominającym dzisiejszy krzyż. W kontekście zapowiedzi Ezechiela jawił się jako znak ocalenia. Baptyści identyfikują się z krzyżem jako znakiem chrześcijaństwa, jako symbolem najważniejszego wydarzenia, jakie stoi u początków naszej wiary. Krzyż baptystyczny będzie zazwyczaj krzyżem bez postaci Jezusa Chrystusa, jako symbol zmartwychwstania i zwycięstwa. Krzyż hugenocki jest to krzyż związany z właśnie francuskimi kalwinistami, którzy byli prześladowani. Jest to taki krzyż, którym bardzo często posługują się wyznania reformowane. Wygląda trochę jak taka gwiazda, jest bardziej zbliżony w formie do gwiazdy. Tam jest duża symbolika biblijna, jest odniesienie do Ewangelii, do 12 apostołów. Baptyści na świecie posługują się po prostu zwykłymi krzyżami. Jeśli chodzi o baptystów w Polsce, to jest symbol baptystów w Polsce. Jest to krzyż wpisany w Pismo Święte. Kościół prawosławny, tak jak wszyscy chrześcijanie, uznaje, iż zbawienie przyszło poprzez krzyż i zmartwychwstanie Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dlatego krzyż tak mocno obecny jest w życiu każdego chrześcijanina. To On spoczywa na naszej piersi, na łańcuszku. To On jest ukoronowaniem kopuł świątyń. Widzimy Go na ikonach, w rękach świętych. Tym znakiem witamy nowy dzień, żegnamy się, kiedy idziemy w daleką podróż, bądź też idziemy na łoże spoczynku. Znakiem krzyża również błogosławimy nasze pokarmy, ale co najważniejsze, krzyż jest właśnie niejako naszym podpisem duchowym. Symbolizuje, kim jesteśmy. Kościół prawosławny używa wielu różnorodnych rodzajów krzyża świętego. Ten najbardziej popularny to krzyż równoramienny, zwany greckim. Symbolizuje on niejako przenikanie się nieba i ziemi, a jednocześnie współistnienie dwóch natur w Jezusie Chrystusie. Całkowicie równe i niezależne, stąd też i ramiona krzyża są podobne. Inny rodzaj krzyża to krzyż w kształcie litery T, czyli ten taki najbardziej historyczny, albowiem na takim najprawdopodobniej ukrzyżowany został nasz Pan i Zbawiciel.
Krzyż łaciński również jest używany przez prawosławnych, czyli ten krzyż niejako litera T wzbogacony o tabliczkę Jezus Chrystus Król Żydowski, tworzący czteroramienny krzyż, jak już wspomniałem, nazywany łacińskim. Oczywiście są różnego rodzaju jeszcze inne krzyże. Krzyż jerozolimski, krzyż świętego Andrzeja, czyli w kształcie litery X, albowiem na takim święty apostoł został ukrzyżowany, bądź tak zwany krzyż słowiański, czy też inaczej nazywany rosyjskim krzyż ośmioramienny. Ten ostatni krzyż absolutnie nie jest krzyżem historycznym, jest krzyżem, powiedzmy, teologicznym. Ma on wyrażać nie prawdę historyczną, a jest ilustracją czterech cnót niezbędnych do zbawienia każdego chrześcijanina. A więc po pierwsze wiara. Wiara, która łączy niebo z ziemią, czyli to ta najdłuższa pionowa belka krzyża, poprzeczka krzyża. Druga, ta, do której były przybite dłonie Chrystusa, to ilustracja chrześcijańskiej miłości. Miłości, która niejako, tak jak ręce Chrystusa, ma objąć cały świat. Dlatego również i ta poprzeczka krzyża jest bardzo długą. Jednocześnie przypomina ona, że do tej belki były przybite ręce Chrystusa, a więc miłość chrześcijańska jest zawsze miłością ofiarną. Nad nią znajduje się malutka belka, czyli ta tabliczka z napisem Jezus Chrystus, Król Żydowski. Ona oznajmia nam, kto został ukrzyżowany, a więc jest ilustracją chrześcijańskiej wiedzy, mądrości. Jak widzimy, tej mądrości nie trzeba w zbawieniu aż tak wiele jak wiary i miłości, ale to ona jest ukoronowaniem krzyża i niejako pilnuje, by krzyż pionowo wznosił się ku niebu, a nie chwiał na boki. Została nam jeszcze ta skośna poprzeczka u dołu, czyli podnóżek, o który opierały się nogi ukrzyżowanego. Dopóki ukrzyżowany miał siłę w nogach i opierał się o podnóżek, dopóty żył. Gdy osłabł, niestety wówczas zaczynał umierać. Dlatego też, gdy podczas ukrzyżowania Chrystusa chciano, by ukrzyżowani szybciej skonali, połamano im golenie. A więc ta ostatnia poprzeczka krzyża jest symbolem i ilustracją chrześcijańskiej nadziei. Dopóty mamy nadzieję, dopóty zbawienie jest możliwe. A więc ten słowiański czy też rosyjski krzyż jest to krzyż teologiczny, ilustrujący wiarę, miłość, wiedzę i nadzieję jako cztery cnoty niezbędne ku zbawieniu. Zapamiętaj, crux ordinaria. To krzyż zwykły, najczęściej używany symbol chrześcijaństwa, nazywany też krzyżem chrześcijan. Nazwa krzyża Tau wywodzi się ze starohebrajskiego alfabetu i jego ostatniej litery – Tau. Jego znak był obecny w bardzo wielu kontekstach, także jako amulet chroniący przed złymi duchami. Dziś używany jest przede wszystkim przez franciszkanów.